Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Gdzie S&P 500 na koniec roku? Co mówi rynek? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. Tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji czerwcowej, która startuje już za chwilę, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam jutro wszystkich we wtorek o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A i oczywiście zachęcam, żeby w komentarzach zamieszczać najnowsze, najświeższe pytania do pana Tomasza Szycówki, z którym dzisiaj będzie następny wywiad o sytuacji na rynku złotego, więc zapraszam, zachęcam i zaczynamy cały materiał. Gdzie S&P 500 na koniec roku? Co mówi rynek? Drodzy Państwo, piątkowa sesja zakończyła się bardzo interesująco i dobrze dla byków na indeksie S&P. Najważniejsze przesłanie moim zdaniem całego tygodnia było takie, że rynek sygnalizuje, że chce rosnąć, że chce dyskontować fakt, że rynkowe stopy procentowe spadają i że nie boi się weekendu, że te ryzyka, które są, są już praktycznie zdyskontowane, ryzyka wojny, i że popyt na ryzyko próbuje wykorzystać fakt właśnie, że te rynkowe stopy zaczynają spadać i że zmniejsza się oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych z powodu rosnącego ryzyka recesji w światowej gospodarce i oczywiście w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Ryzyko recesji, recesja ma być, a tutaj indeks giełdowy ma rosnąć. Drodzy Państwo, w następnych minutach tego materiału postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak tutaj rynek widzi. Gdzie indeks S&P może się znajdować na koniec tego roku? Zbliża się półrocze tego 2022. No i zobaczymy, co tutaj rynek przewiduje, co może się stać na koniec 2022 roku. Gdzie indeks S&P może się znajdować? Zauważcie, drodzy Państwo, że przełom roku dokładnie między grudniem a styczniem został utworzony szczyt wszechczasów i od samego początku tego roku indeks giełdowy jest sypany, czyli cały czas indeksy giełdowe spadają. Inwestorzy pozbywają się ryzyka, licząc właśnie na to, że to spowolnienie gospodarcze, recesja, trzeba ją zdyskontować, te ryzyka trzeba uwzględnić w cenach, stąd też takie spadki indeksu giełdowego. Pierwszy wykres pokazuje, drodzy Państwo, jak po przełamaniu Fibonacciego 38,2% i przejściu w techniczną bessę na indeksie S&P, gdzie mamy następne wsparcia. W tym wypadku wsparciem są okolice 3500 punktów, gdzie mamy Fibonacciego 50%, ale przede wszystkim mamy średnią 200 sesyjną na wykresie tygodniowym oraz okolice 3200 punktów, gdzie mamy Fibonacciego 61,8% całej fali Hossy 2020-2022. Więc ta strefa jest wskazywana jako potencjalne miejsce, gdzie indeksy giełdowe mogą spaść, jeżeli tylko wyczerpie się potencjał wzrostowy, który teraz właśnie na naszych oczach się ukazuje i pokazuje. Piątkowa sesja była fantastyczna moim zdaniem, ponieważ no zamknięcie na maksimach tygodniowych oznaczało, że rynek nie boi się ryzyka 48 godzin bez handlu, pomimo tego, że wojna trwa i wszystko może się wydarzyć. Czyli no tutaj ewidentnie mamy nastawienie na to, żeby popyt na ryzyko atakował i zobaczymy, co się dzisiaj będzie działo w Europie. Moim zdaniem Europa nie zdyskontowała jeszcze takiego rozwoju wydarzeń, jaki ma miejsce teraz właśnie na indeksie S&P i warto cały czas mieć to na uwadze. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę, drodzy Państwo, mamy obecnie dość wyraźny pesymizm na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Ten następny wykres, który widzicie Państwo w tle, dość dobitnie pokazuje, jak tutaj sentyment podąża teraz za indeksem S&P. Coraz bardziej obniża się wraz ze spadkami indeksu S&P. Natomiast gdy zobaczymy na długoterminowy wykres sentymentu na indeksie S&P, to tutaj widać jeszcze bardziej jak na dłoni, że mamy do czynienia no, nawet z takim rekordowo niskim poziomem sentymentu, zaufania i ochoty na wierzenie w dalsze wzrosty indeksów giełdowych na S&P, czyli pesymizm osiąga swoje największe rozmiary od 2020 roku. Wcześniej był to przełom 2018-19, kiedy także dyskontowano podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i ewidentnie także jak na dłoni widać, że mamy do czynienia tutaj z pesymizmem, który może być pewnego rodzaju dobrym
wskaźnikiem dla popytu na ryzyko na przestrzeni najbliższego lata. Także indeks S&P ma tutaj dość ciekawy potencjał. Natomiast w krótkim terminie, drodzy Państwo, znalazłem dla Państwa statystykę, która pokazywała, jak indeks S&P zachowuje się, kiedy na przestrzeni ostatnich dni i tygodni w historii statystyka sygnalizowała spadki indeksu giełdowego, to jak zachował się indeks giełdowy S&P w trakcie ostatnich 5 dni całego pierwszego półrocza i drugiego kwartału. I w tym wypadku, drodzy Państwo, optymizm jest jak najbardziej wskazany, ponieważ pomimo spadków, które statystyka obserwowała, ostatnie 5 dni przynosi statystycznie wzrost o 4,6%, a wskaźnik trafień, czyli prawdopodobieństwo dalszych wzrostu, wynosi prawie 85%, że ostatnie 5 dni w kwartale i w półroczu przyniesie nam wzrosty. W tym wypadku jest to dobra informacja, ponieważ sygnalizuje, że możemy być świadkami w końcówce tego miesiąca na przestrzeni ostatniej historii. Możemy być świadkami wzrostowego odbicia i być może także tutaj indeks giełdowy już pod to próbuje otwierać swoje pozycje, czyli inwestorzy starają się otwierać pozycje na indeksie, licząc, że ta statystyka, gdzie tutaj współczynnik zyskowności wynosi prawie 85%, stanie się faktem. No, będziemy to także ściśle monitorować, zobaczymy, jak inwestorzy będą się pozycjonowali, jak będą rebalansowali swoje portfele na drugie półrocze, ponieważ, no, drodzy Państwo, pamiętajcie, że teraz w czwartek kończy się czerwiec, kończy się drugi kwartał i kończy się także pierwsze półrocze. Dla części inwestorów ma to duże znaczenie, ponieważ muszą oni przemodelować swoje portfele, więc te przepływy na drugie półrocze mogą mieć wpływ na zachowanie różnych klas aktywów. Drodzy Państwo, natomiast zadano pytanie, gdzie indeks S&P może zakończyć swój 2022 rok. No i widzicie Państwo rozbicie odpowiedzi na poszczególne kategorie uczestników rynku. Kto jak widzi, gdzie indeks S&P może się znaleźć? No i widzimy tutaj, że rozbieżność jest między poziomem 3500 punktów i 3850 punktów, więc mamy już przybliżenie odpowiedzi na pytanie, gdzie indeks S&P na koniec roku może być i co mówi nam rynek. Właśnie tutaj mamy to rozbicie, gdzie poszczególni uczestnicy rynku widzą indeks S&P na koniec roku. No i, drodzy Państwo, warto także zobaczyć, ile jeszcze tutaj ci sami inwestorzy, respondenci prognozują podwyżek stóp procentowych. Najwięcej osób sygnalizuje, że jeszcze będzie około 150 punktów podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, czyli że stopy procentowe mają sięgnąć około poziomu 3,25 i to mniej więcej na koniec roku jest wskazywane przez rynek takie miejsce, gdzie stopy procentowe się znajdą. Drodzy Państwo, no ale odpowiedź, jeszcze raz spróbujmy znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie indeks S&P na koniec roku może się znaleźć. No i ten artykuł, który jest przetłumaczony dla Państwa przeze mnie, dość ciekawie i obrazowo pokazuje, że według rynku indeks S&P ma zakończyć rok na poziomie 3700 punktów, a to oznacza, że mają być spadki, jako że końcówka roku zwykle przynosi wzrosty indeksów giełdowych, więc tutaj, mówiąc w skrócie, inwestorzy oczekują pogłębienia tendencji spadkowej po tym, jak dojdzie do zakończenia tej korekty wzrostowej, która teraz jest, do pogłębienia spadków. Może nawet indeks S&P spaść w rejon 3200 punktów na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, a później być wyciągany w końcówce roku w okolice 3700 punktów. I według rynku to jest właśnie scenariusz bazowy na całe drugie półrocze na Wall Street, czyli na głównym indeksie świata, czyli na indeksie S&P 500. Jak będzie, oczywiście zobaczymy, będziemy śledzić, czy się to po prostu sprawdzi. Drodzy Państwo, ale co jest także istotne, to jest, jak rynek wycenia właśnie podwyżki stóp procentowych. Bloomberg uaktualnił momenty, kiedy będzie w przyszłym roku decyzja w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i już widzimy tą całą krzywą na wykresie. Możemy, drodzy Państwo, określić nawet to, jak
Rynek prognozuje, kiedy rozpocznie się cykl obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ale najważniejsze dla nas jest to, gdzie w grudniu prognozuje rynek stopy procentowe. Implikowana stopa wynosi 3,40 i to jest punkt odniesienia. Widzimy, że od ostatniego tego przybliżenia odczytu niewiele się tutaj zmienia i rynek rzeczywiście sygnalizuje, że te stopy procentowe mogą być w okolicach, w pasie między 3,25 a 3,50, a pierwsza obniżka stóp procentowych jest przewidywana na listopad 2023. Drodzy Państwo, tak to rynek prognozuje, więc widzimy, że i dla Polski, i dla Stanów Zjednoczonych rynek pieniężny sygnalizuje to samo, że obniżki stóp procentowych będą pod koniec 2023 roku, jeżeli oczywiście nic się nie zmieni. To jest obraz na dzisiejszy dzień. Drodzy Państwo, ale jeszcze warto zauważyć, gdzie tutaj rynek teraz w poprzednim tygodniu, gdzie ci duzi inwestorzy otwierali netto długi, a gdzie krótkie pozycje. I widzimy na tym zestawieniu, że w poprzednim tygodniu najbardziej kupowano indeks VIX, czyli indeks strachu, czyli zabezpieczano się przed możliwością tego, że będziemy świadkami zdecydowanie podwyższonej zmienności, ale co jest także ciekawe, kupowano akcje na giełdzie netto w Stanach Zjednoczonych i zwłaszcza te z sektora technologicznego na indeksie Nasdaq. Drodzy Państwo, to co się dzieje teraz na indeksie S&P jest bardzo ciekawe. Wiele teraz zależy od tego, jak rynek będzie pozycjonował się względem inflacji, ponieważ no, zauważmy, że jeżeli tylko wystąpiło ryzyko naprawdę recesji spowolnienia gospodarczego sygnalizowane przez amerykańskie obligacje, to momentalnie rozpoczęło się także dyskontowanie, że inflacja osiągnie swoje apogeum i ten wskaźnik, który teraz widzimy, ten wykres, pokazuje, jak bardzo tutaj rzeczywiście rynek zaczyna się nastawiać na to, że inflacja w Stanach Zjednoczonych właśnie teraz osiąga swoje apogeum. Z dzisiejszych danych makroekonomicznych najciekawiej będzie oczywiście o godzinie 14:30, kiedy poznamy wskaźnik zamówienia dobra trwałego użytku. Jeszcze raz przypomnę, to oznacza dobra trwałego użytku. To są dobra, których trwałość przekracza 3 lata. No i te dane mają znaczenie, ponieważ należą do kategorii twardych. Im większe odchylenie standardowe, im większe odchylenie danych od prognoz i oczywiście pokonanie względem odchylenia standardowego, tym większa powinna być reakcja rynkowa, ale moim zdaniem w tym tygodniu najciekawiej oczywiście będzie z powodu przepływów, które będą związane z końcówką kwartału i pierwszego półrocza. Natomiast dzisiaj indeksy giełdowe w Azji, Nikkei pięknie rośnie. Mamy tutaj ciekawą informację sygnalizującą, że jednak hedge fundy sprzedawały netto. Duże spółki z indeksu Nikkei 225 w poprzednim tygodniu to była największa taka fala sprzedaży od 2018 roku. To jest bardzo ciekawe, że indeks Nikkei rośnie, a tutaj hedge fundy sprzedają. Indeks giełdowy w Hongkongu także rośnie, ale tutaj moim zdaniem sytuacja jest jeszcze ciekawsza, ponieważ no, pokonujemy czerwcowe maksima. Zbliżamy się do maksimów z przełomu marca i kwietnia. Jeżeli do tego dojdzie, to sytuacja techniczna tego indeksu jeszcze bardziej się ociepli i będziemy kształtować formację odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową. Więc przed nami niezwykle interesujące wydarzenia, a to, że tak indeks ładnie rośnie, moim zdaniem daje także podstawy, żeby inne rynki emerging markets próbowały rosnąć. W tym oczywiście to jest dobra wiadomość dla warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Więc wniosek jest taki, że spodziewam się dzisiaj otwarć wyraźnie z lukami do góry. W Europie indeks DAX powinien ruszyć w kierunku 13500 punktów, broniąc także wsparcia 13200. To ma znaczenie, a warszawska giełda papierów wartościowych powinna spróbować zaatakować maksima z poprzedniego tygodnia, okolice 1715. Każde przejście tego poziomu naprawdę zachęci do tego, żeby wieścić, że rozpoczyna się gra na jakąś formację podwójne dno. Natomiast żeby wejść w kolejną fazę gry na taką formację, powinna być pokonana najszybsza linia trendu spadkowego, okolice 1750 punktów, a naprawdę wtedy ocieplenie klimatu inwestycyjnego powinno być widoczne jak na dłoni także na warszawskiej giełdzie. Gdzie tutaj rynek nastawia się, a gdzie mogą się znaleźć amerykańskie obligacje na koniec tego roku? Podobnie jak indeks S&P widzimy, że tutaj rynek nastawia się jednak na to, że rentowności wrócą do góry i będą konsolidować się, zakończą rok w okolice 3,50. Tak, tutaj różne grupy
uczestników rynku prognozują, gdzie mogą się te amerykańskie obligacje znaleźć na koniec tego roku. Więc, drodzy Państwo, amerykańskie obligacje są teraz niezwykle istotne, ważne. Będą one oczywiście dyskontowały podwyżki stóp procentowych, zachowanie inflacji. Jako że w poprzednim tygodniu obroniło się wsparcie 3% na rentowności amerykańskich obligacji, więc mamy zarysowany punkt odniesienia, którego pokonanie pozwoliłoby naprawdę tutaj wejść rynkowi obligacji w następną fazę pewnego rodzaju popytu na amerykańskie obligacje jako fazy gry na szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych. Jak będzie, tutaj zobaczymy. 3,20 to jest poziom oporu, pewnego rodzaju punkt odniesienia od góry, od dołu 3,20 i zobaczymy, który poziom pierwszy zostanie pokonany. To jest także bardzo ciekawe i ważne, drodzy Państwo, ale co jest także ciekawe, w poprzednim tygodniu na amerykańskich obligacjach pięcioletnich ci duzi inwestorzy, hedge fundy, spekulanci zaczęli otwierać krótkie pozycje, czyli długie pozycje na cenie obligacji, a krótkie na rentowności. I to jest także ciekawa informacja, że tak tutaj coraz mniej niedźwiedzio rynek czuje się na amerykańskich obligacjach, ale w tym wypadku na pięciolatkach, czyli tak jakby tutaj obawy pewnego rodzaju o recesję stawały się coraz bardziej faktem. No i oczywiście, drodzy Państwo, zakończyliśmy poprzedni tydzień poniżej poziomu 7% na rentowności polskich obligacji. To jest dobra wiadomość, ponieważ nagle oddala się wizja dalszych podwyżek stóp procentowych i zwiększa się szansa na to, że rynek oczekuje i gra pod to, że inflacja w Polsce także osiągnie swoje apogeum właśnie teraz, kiedy żyjemy, kiedy rozpoczynają się letnie wakacje. Oczywiście będziemy śledzić bardzo uważnie, co się tutaj dalej dzieje. Obserwujmy także zachowanie euro-dolara, który ma kluczowe znaczenie moim zdaniem dla rynków emerging markets. Na razie ani wsparcie 1.05, ani opór 1.06 nie zostały pokonane. Wkrótce powinno do tego dojść. Zauważmy, że sekwencja kolejnych dołków korekt jest ustanowiona wyżej, więc moim zdaniem naprawdę silnie rośnie szansa na to, że wkrótce dojdzie do dalszych wzrostów, do pokonania poziomu 1.06. Otworzyło by to przestrzeń do ataku na poziom 1.08, gdzie mamy linię szyi, taki jakby formacji odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową. Poziom 1.06 jest kluczowy. Zobaczymy, jakie będą przepływy na koniec roku, jak rynek będzie się pozycjonował pod dane z rynku pracy za czerwiec, które już także będą na tapecie inwestorów i mogą być to powody, dla których tutaj zachowanie amerykańskiego dolara będzie takie, a nie inne. Na rynku walutowym także poziom 135 na dolar jenie jest grany, jest punktem ciężkości. Widać, że ten rynek chce przy tym poziomie się konsolidować i walczyć o niego. Co się dalej będzie działo, to jest niezwykle interesujące. Natomiast według Bank of America, według modelu, taki poziom optymalny dla dolar jena to są okolice dopiero 90, drodzy Państwo, a nie 135. Więc widać teraz, jak bardzo odchylenie od takiego jakby fair value na parze dolar do jena powoduje, że określenie wojen walutowych jest jak najbardziej uzasadnione w stosunku właśnie do walut azjatyckich, gdzie taka silna deprecjacja jena powoduje wzrost atrakcyjności lokalnej wszystkich produktów eksportowych z Japonii, a spadek ich atrakcyjności z innych krajów, tak na przykład z Chin, czy też z Filipin, Wietnamu, czy też innych, co może doprowadzić do tego, że wkrótce będziemy świadkami przepływów, kontrreakcji, innych działań, które będą miały na celu doprowadzenie do zmniejszenia przewagi konkurencyjnej płynącej właśnie z zachowania kursu walutowego. I to może być niezwykle interesujące, ponieważ wojna walutowa weszłaby wtedy w następną fazę. Inne rynki, drodzy Państwo, czyli ropa naftowa, która w poprzednich dwóch tygodniach zaczęła spadać, potwierdzając, że rynek zaczyna oczywiście dyskontować możliwość utworzenia szczytu inflacyjnego na całym świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj w tym tygodniu, jeżeli utrzymamy się poniżej poziomu 110 dolarów, to oczywiście każdy wzrost będzie traktowany jako tylko zwykła korekta, jako przygotowanie do następnej fali spadkowej. Poziom 110 od góry, 100 od dołu i czekamy, w którą stronę rynek się wybije. W tym kierunku powinniśmy dalej ruszyć. Na koniec, drodzy Państwo, kryptowaluty, na które także warto zwrócić uwagę z powodu ich ścisłego powiązania i korelacji z zachowaniem indeksu giełdowego. Jeżeli kryptowaluty spadają, to jest bardzo duża szansa, że indeks,
zwłaszcza S&P będzie spadać, zwłaszcza także indeks Nasdaq, a jeżeli kryptowaluty zaczynają rosnąć, to także jest duża szansa na to, że indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych będą rosnąć, więc drodzy Państwo, warto cały czas monitorować, przynajmniej monitorować zachowanie kryptowalut, które znajdują się w niezwykle interesującym momencie. Ether, drodzy Państwo, na wykresie tygodniowym konsoliduje się dokładnie na średniej 200-cyjnej. Ona ma bardzo duże znaczenie. A jeżeli popatrzymy na Bitcoina, to ten poziom jest wskazywany na okolicy 22 300, 22 200, 22 700. Czyli widzimy, że także jesteśmy bardzo blisko średniej 200-cyjnej. Jeżeli doszłoby do dynamicznego wzrostu kryptowalut, no to indeksy giełdowe także powinny zacząć rosnąć. Ale jeżeli kryptowaluty zaczęłyby dalej spadać, no to oczywiście byłaby to zła informacja dla byków na indeksie S&P, na indeksach giełdowych na Wall Street, zachęcająca do tego, by wieścić dalsze spadki tych najważniejszych indeksów giełdowych na świecie. Więc kryptowaluty są w ważnym miejscu, naprawdę w bardzo istotnym miejscu długoterminowym. Ważą się losy kryptowalut w perspektywie następnych miesięcy. I oczywiście ma to także duże znaczenie dla indeksu S&P. Gdzie indeks S&P na koniec tego roku może być? Co nam mówi rynek, drodzy Państwo? Scenariusz bazowy to są poziomy 3700 punktów. Scenariusz bazowy mówi, że jeszcze w perspektywie kilku miesięcy indeksy giełdowe powinny spadać. W końcówce tego roku powinny rosnąć i zakończyć cały 2022 rok na poziomie 3700 punktów. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres, e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zachęcam także do zadawania pytań panu Tomaszowi Szewcówce. I oczywiście zapraszam jutro we wtorek o godzinie 18 na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Życzę dzisiaj pięknego, słonecznego, pięknego, naprawdę wakacyjnego dnia i oczywiście wielkiej stopy zwrotu. Do zobaczenia i usłyszenia.